Książki czytane. Katarzyna Emmerich. Część ósma. 1. Królowie u Heroda. Orszak królów był długi, może na kwadrans drogi. Gdy przed Jerozolimą stanęli, zniknęła gwiazda przed nimi. To królów bardzo zmartwiło. Siedzieli oni na dromaderach, trzy inne były obładowane pakunkami, inni zaś w większości siedzieli na szybkich, żółtawych zwierzętach o delikatnych łbach. Nie wiem, czy na koniach lub osłach, wyglądały zupełnie inaczej, niż nasze konie. U zamożniejszych zwierzęta te były bardzo pięknie okryte, obwieszone złotymi gwiazdami i łańcuszkami. Kilku z ich drużyny poszło do bramy, skąd powrócili z dozorcami i żołnierzami. Przybycie ich było niezwyczajne ze względu na to, że w tym czasie nie było żadnej uroczystości, ani nie trudnili się handlem. Mówili, dlaczego przychodzą. Mówili o gwieździe i o dzieciątku, o niczym tu nie wiedziano. Sądzili z pewnością, iż się pomylili, albowiem nie spostrzegli ani jednego człowieka wyglądającego, jakby wiedział coś o zbawieniu świata. Tak więc ze zdziwieniem przypatrywali się im ludzie, nie mogąc pojąć, czego chcą. Mówili, że za wszystko, co dostaną, zapłacą i że z królem chcą mówić. W związku z tym było wiele chodzenia tam i z powrotem. Podczas tego rozmawiali z różnymi ludźmi, którzy się koło nich zgromadzili. Niektórzy znali pogłoskę o dzieciątku, które w Betlejem miało się narodzić, lecz, że to nic nie znaczy, gdyż to tylko prosty lud. Drudzy wyśmiewali się z nich. Byli przez to bardzo przygnębieni i zasmuceni. A ponieważ z dochodzących słów od ludzi poznali, że Herod nic o tym nie wie, i nie bardzo uprzejmie o Herodzie mówiono, zasmucili się i tym, że nie wiedzieli, w jaki sposób mają z nim rozmawiać. Pomodlili się więc i znowu nabrali otuchy, mówiąc do siebie: ten, który nas za pomocą gwiazdy tak szybko tu przyprowadził, ten też nam dopomoże szczęśliwie do domu powrócić. Oprowadzano orszak dookoła miasta i wprowadzono go od strony Góry Kalwaryjskiej znowu do miasta. Niedaleko Rybiego Placu zaprowadzono całą karawanę ze zwierzętami na okrągłe podwórze, które było otoczone przed sionkami i mieszkaniami, a przed którego bramami stały straże. W środku podwórza była studnia, przy której napoili zwierzęta, dookoła były stajnie i wolne sklepione miejsca, gdzie bagaże umieścili. Podwórze z jednej strony dotykało do góry, z drugiej strony było wolne i otoczone drzewami. Widziałam też ludzi z pochodniami przychodzących, którzy przeglądali ich pakunki. Pałac Heroda stał niedaleko od tego podwórza na niewielkiej wysokości, a całą drogę widziałam oświetloną pochodniami, czy też koszami z ogniem. Widziałam też ludzi wychodzących z pałacu i zabierających najstarszego króla Teokena do pałacu. Przyjęto go potłukiem, a potem wprowadzono na salę. Rozmawiał tutaj z dworzaninem, donoszącym o wszystkim Herodowi, który jakby wskutek tego stracił rozum i kazał przyjść królom nazajutrz rano do siebie. Kazał im powiedzieć, by wypoczęli, a on tymczasem zbada wszystko i oznajmi im, czego się dowie. Gdy Teokeno wrócił z pałacu, królowie zasmucili się jeszcze bardziej i kazali zdjęte pakunki włożyć z powrotem na zwierzęta. Nie mogli zasnąć. Wielu z nich widziałam przechadzających się z przewodnikami po mieście. Zdawało mi się, jakby sądzili, iż Herod może wie wszystko, tylko nie chce powiedzieć im prawdy. Ciągle, jeszcze szukali gwiazdy. W samej Jerozolimie było spokojnie, ale na straży przy podwórzu było wiele biegania i wypytywania. Gdy Teokeno był u Heroda, mogła być 11 godzina w nocy. Była u niego uroczystość, mnóstwo świec paliło się w sali, były także niewiasty. To, co Teokeno kazał oznajmić mu, napełniło go trwogą. Posłał sługi do świątyni i do miasta. Widziałam, że kapłani, uczeni w piśmie i sędziwi Żydzi ze zwojami przyszli do niego. Mieli na sobie swoje szaty, napierśniki i pasy z głoskami. Wskazywali na karty. Koło niego było ich może z 20. Widziałam ich też z nim na dach pałacu wchodzących i na gwiazdy patrzących. Herod był bardzo niespokojny i zmieszany, uczeni zaś w piśmie wszystko mu znowu tłumaczyli i starali się go przekonać,
iż gadanina królów nic nie znaczy, że te narody mają zawsze przewidzenia i urojenia o gwiazdach. A gdyby coś w tym było, to oni w świątyni i świętym mieście, o tym prędzej musieliby wiedzieć. Rano, o świcie widziałam znowu wychodzącego dworzanina i idących trzech króli do pałacu. Wprowadzono ich na salę, gdzie na przyjęcie ich poustawiane były pewne potrawy, zielone gałązki i krzewy w naczyniach. Królowie nie tknęli podanych potraw. Stali, dopóki nie przyszedł Herod naprzeciw, któremu wystąpili z ukłonem i krótko zapytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów, którego gwiazdę widzieli i któremu pokłon przybyli oddać. Herod był bardzo zatrwożony, lecz nie dał tego po sobie poznać. Było jeszcze kilku uczonych w piśmie przy nim. Wypytywał się o gwiazdę i mówił im, iż o Betlejem ogłasza obietnica Efrata. Menzor opowiedział mu ostatnie widzenie, które mieli w gwieździe, wskutek czego jeszcze większa go trwoga ogarnęła tak, iż nie wiedział, jak ją ukryć. Menzor mówił, że widzieli dziewicę, a przed nią leżące dzieciątko, zaś z jego prawego boku wychodziła świetlana gałązka, a na niej wieża o licznych bramach, która stała się wielkim miastem. Ponad tym stało dzieciątko z mieczem i berłem, jako króli widzieli siebie samych i królów świata przybywających, bijących czołem i dzieciątku pokłon oddających, albowiem ono posiada królestwo, które zwycięży wszystkie królestwa. Herod radzi im udać się do Betlejem i to natychmiast, a potem jeśli znajdą dzieciątko, mają wrócić i oznajmić mu, aby ją także poszedł oddać jemu pokłon. Widziałam królów znowu schodzących na dół i wyruszających natychmiast. Dniało, światła na drodze do pałacu jeszcze się paliły. Gawiedź, która za nimi podążała, rozgościła się wczoraj wieczorem w mieście. Herod, który w czasie narodzenia Chrystusa w swym zamku przy Jerycho przebywał tuż przed przybyciem królów, był bardzo niechętny i rozgniewany. Dwóch ze swych synów z nieprawego łoża wyniósł przy świątyni do wysokich godności. Byli saduceuszami, oni też wszystko mu zdradzali, co się tam działo i kto jego zamiarom jest przeciwny. Do tych należał mianowicie pewien dobry mąż, poważany urzędnik przy świątyni. Tego kazał bardzo grzecznie i po przyjacielsku do siebie, do Jerycho zaprosić, a kiedy był w drodze, kazał go napaść i zamordować jeszcze na pustyni, jakby uczynili to zbójcy. Kilka dni później przybył do Jerozolimy, aby obchodzić uroczystość poświęcenia świątyni. Wtedy na swój sposób chciał Żydom sprawić radość i zaszczyt. Kazał zrobić złotą figurę, jakby jagnię lub baranka, albowiem stwora ta miała rogi. Ten baranek na święto miał być postawiony nad bramą prowadzącą z przedsionka dla niewiast na miejsce, na którym składano ofiary. Chciał to uczynić samowolnie i za to otrzymać podziękowanie, lecz kapłani sprzeciwiali się temu. Groził im karą pieniężną. Powiedzieli mu, iż karę zapłacą, lecz tego wizerunku według prawa nigdy nie przyjmą. Był w związku z tym bardzo rozgniewany i chciał potajemnie go postawić. Lecz jeden gorliwy przełożony wziął figurę, jak tylko przyniesiono ją, rozbił ją na dwoje i rzucił na ziemię. Powstało wskutek tego wielkie zbiegowisko, a Herod kazał tego człowieka wtrącić do więzienia. Był z tego powodu bardzo rozgniewany i wolałby nie przychodzić na tą uroczystość. Dworzanie zaś starali się go różnymi zabawami rozerwać. W kraju żydowskim oczekiwali niektórzy, pobożni ludzie bliskiego przyjścia Mesjasza, a zdarzenia o narodzeniu Jezusa były rozpowszechniane przez pastuszków. Także Herod o tym słyszał i po cichu kazał się dowiedzieć o tym w Betlejem. Ponieważ zaś jego szpiedzy znaleźli tylko ubogiego Józefa, a mieli polecone unikania zwracania na siebie uwagi, w związku z tym donieśli, że to tylko uboga rodzina w pewnym lochu się znajduje i że o tej sprawie nie opłaca się mówić. W tym czasie przybył w wielki orszak królów, którzy tak pewnie i tak stanowczo o króla Judy się pytali i z taką pewnością o gwieździe mówili, iż Herod swą trwogę i swoje zmieszanie ledwo mógł ukryć. Myślał, że o bliższych szczegółach w tej sprawie dowie się od królów, a potem podejmie zaradcze środki. Ponieważ królowie ostrzeżeni przez Boga nie wrócili do niego, poczytał to im za następstwo ich kłamstwa i omamienia,
jakby się wstydzili i obawiali wrócić, jako ludzie, którzy pozwolili z siebie zakpić. Tylko ogólnie kazał w Betlejem ogłosić, aby się z tymi ludźmi nie zadawać. Lecz gdy Herod Jezusa zamierzał usunąć, dowiedział się, iż go już nie ma w Nazaret. Kazał długo go szukać, lecz gdy nadzieja znalezienia dzieciątka Jezus okazała się daremna, a trwoga jego tym bardziej rosła, podjął szalony środek rzeźniewniątek, a tak był w tym ostrożny, że wojska przeniósł na inne miejsca, by zapobiec powstaniu. 2. Królowie przybywają do Betlejem. Widziałam królów w tym samym porządku, w jakim przyszli z Jerozolimy, wychodzących bramą ku południowi, najpierw Menzora, a potem Saira, a na końcu Teokenona. Gromada ludzi aż do pewnego strumyka szła za nimi, gdzie ich znowu opuściła i do Jerozolimy wróciła. Na drugim brzegu strumyka stanęli i oglądali się za swoją gwiazdą, a spostrzegłszy ją bardzo się uradowali i z wdzięcznym śpiewem poszli dalej. Dziwiłam się jednak, że gwiazda nie prowadziła ich prostą drogą z Jerozolimy do Betlejem, lecz szli więcej na zachód, koło miasteczka bardzo mi znanego. Poza tym miasteczkiem widziałam ich zatrzymujących się i modlących w pewnym, pięknym miejscu. Przed nimi wytrysło źródło, wykopali obszerny zbiornik na wodę tego źródła, otaczając je czystym piaskiem i darniną. Odpoczęli tutaj kilka godzin i napoili zwierzęta, w Jerozolimie bowiem nie mieli odpoczynku w związku z troskami i przeszkodami. Gwiazda, która w nocy wyglądała jak ognista kula, była podobna teraz do księżyca wśród dnia, lecz nie wydawała się całkiem okrągłą, lecz ząbkowata. Widziałam, że często chowała się za chmury. Na prostej drodze z Betlejem do Jerozolimy roiło się od ludzi i podróżnych z pakunkami i osłami. Może byli to ludzie, którzy ze spisu z innych miast i z Betlejem do domu wracali, albo którzy w kierunku Jerozolimy do świątyni lub na inny targ przychodzili. Po tej drodze królowie szli i było zupełnie spokojnie. Może gwiazda dlatego tak ich prowadziła, by na nich nie zwracano uwagi i żeby dopiero wieczorem przybyli do Betlejem. O zmierzchu dotarli przed Betlejem, gdzie Józef z Maryją się zatrzymali. Ponieważ tutaj gwiazda im zniknęła, udali się przed dom, gdzie dawniej rodzice Józefa mieszkali i gdzie Józef z Maryją kazał się spisać. Spodziewali się, że tutaj znajdą nowonarodzonego. Był to większy dom z kilku mniejszymi dookoła, ogrodzony podwórzem, na którym rosły drzewa i stała studnia. Na tym placu widziałam rzymskich żołnierzy, którzy dozorowali urząd poborczy. Był tutaj wielki tłok. Ich zwierzęta były pod drzewami przy studni, gdzie je pojono. Sami królowie usiedli, a okazywano im różne honory, nie obchodzono się z nimi tak grubiańsko, jak z Józefem. Rzucano też gałązki przed nimi i dawano jeść i pić. Lecz widziałam, że działo to się przez wzgląd na kawałki złota, które i tutaj rozdzielali. Widziałam, że byli niespokojni, aż ujrzeli wschodzące na niebie światło po drugiej stronie Betlejem ponad okolicą, gdzie znajdował się żłóbek. Świeciło, jak wschodzący księżyc. Widziałam, że dosiadłszy znowu zwierząt od południowej strony Betlejem, ku stronie wschodowi pojechali tak, że po boku mieli pole, na którym pastuszkom narodzenie Chrystusa zostało zwiastowane. Musieli przechodzić przez rów i naokoło zapadłych murów. Szli tą drogą, ponieważ im w Betlejem dolinę pasterze jako dobre koczowisko wskazano. Także kilku ludzi z Betlejem za nimi pobiegło. Lecz im nie powiedzieli, kogo szukają tutaj. Zdawało się, jakby święty Józef wiedział o ich przybyciu. Czy się o tym dowiedział w Jerozolimie czy podczas objawienia, tego nie wiem, lecz w czasie dnia widziałam go przynoszącego rozmaite przedmioty z Betlejem, owoce, miód i zioła. Widziałam też, że grotę starannie sprzątnął, że tą odgrodzoną komórkę u wejścia zupełnie zastawił, drzewo zaś i różne sprzęty kuchenne wyniósł przed drzwi pod schronisko. Gdy orszak zszedł w dolinę groty za żłóbkiem, to zsiedli ze zwierząt i zaczęli rozbijać namiot. Ludzie zaś, którzy z Betlejem za nimi pobiegli, powrócili znowu do miasta. Już rozbili część namiotu, gdy znowu ujrzeli ponad grotą gwiazdę, a w niej wyraźnie dzieciątko.
Gwiazda stała tuż nad żłóbkiem, wskazując nań swoją lśniącą wstęgą. Odkryli głowy i widzieli, że gwiazda się powiększała, jakby się zbliżała i spuszczała na dół. Zdaje mi się, że widziałam ją wzrastającą do wielkości prześcieradła. Początkowo byli bardzo zdziwieni. Było już ciemno, nie było widać żadnego domu, tylko pagórek żłóbka podobny do wału. Lecz wnet niezmiernie byli uradowani i szukali wejścia do groty. Menzor otworzywszy drzwi spostrzegł grotę pełną blasku i Maryję z dzieciątkiem w głębi siedzącą, zupełnie podobną do owej dziewicy, którą zawsze widzieli w gwieździe. Król wyszedł i oznajmił to drugim. Teraz wszyscy trzej wstąpili do przedsionka. Widziałam, że Józef wyszedł do nich ze starym pasterzem i bardzo uprzejmie z nimi rozmawiał. Powiedzieli mu prostodusznie, iż przybyli, by nowonarodzonemu królowi Żydów, którego gwiazdę widzieli, oddać pokłon i ofiarować mu dary. Pochylili się, aby przygotować się do obrządku. Stary pasterz udał się ze sługami królów do małej doliny poza pagórkiem, gdzie były szopy i obory, by ich zwierzęta nakarmić i napoić. Orszak ich zajął ową całą, małą dolinę. Widziałam teraz, że królowie swe obszerne, powiewające płaszcze z żółtego jedwabiu zdejmowali z wielbłądów i ubierali się w nie. Naokoło ciała przytwierdzili do pasa za pomocą łańcuszków worki i złote puszki z guzikami, jakby cukierniczki. Wskutek tego stali się w swych płaszczach bardzo obszerni. Mieli także małą tablicę na niskiej podstawce, którą mogli rozkładać. Służyła ona za tacę. Nakryto ją kobiercem z frędzlami i położono na niej dar w puszkach i miseczkach. Każdy król miał przy sobie cztery towarzyszy ze swej rodziny. Wszyscy szli za świętym Józefem z kilku sługami do przedsionka groty ze żłóbkiem. Tutaj rozpostarli kobierzec na tacę i położyli na niej mnóstwo puszek, które mieli pozawieszane, jako swe wspólne dary. Teraz drzwiami weszło najpierw dwóch młodzieńców, należących do drużyny Menzora, ścieląc drogę aż do żłóbka dywanami. Gdy się oni oddalili, wstąpił Menzor ze swymi czterema towarzyszami, zdjęli sandały. Dwaj słudzy nieśli za nimi, aż do groty ze żłóbkiem tacę z darami. Przy wejściu Menzor odebrał im tacę i uklęknąwszy, położył ją przed Maryją na ziemi. Dwaj inni królowie ustawili się ze swymi towarzyszami w siące groty. Grotę widziałam pełną nadprzyrodzonego światła. Naprzeciw wejścia, na miejscu narodzenia była Maryja w postawie bardziej leżącej, aniżeli siedzącej, oparta na jednym ramieniu, obok niej Józef, a po jej prawej stronie leżało dzieciątko Jezus w kołysce, podwyższonej i przykrytej kobiercem. Gdy wszedł Menzor, Maryja podniosła się, spuściła welon na twarz i wzięła zakryte dzieciątko do siebie na kolana. Lecz odchyliła zasłonę tak, że górną część twarzy było widać odkrytą i trzymała dzieciątko w prostej postawie, oparte o piersi, podpierając mu główkę jedną ręką. Dzieciątko miało rączki na piersiach, jakby modląc się, było bardzo miłe, jaśniejące światłem i ujmowało wszystkich wokoło. Menzor upadłszy przed Maryją na kolana, pochylił głowę. Złożył ręce na krzyż na piersiach i ofiarując dar wymawiał pobożne słowa. Potem wyjąwszy z worka u pasa garść długich, jak palec grubych i ciężkich pręcików, które u góry były cienkie, w środku zaś ziarniste i złociste, położył je z pokorą Maryi na kolana. Jako swój dar Maryja przyjąwszy je uprzejmie i pokornie, przykryła rąbkiem swego płaszcza. Towarzysze Menzora stali za nim z głową głęboko pochyloną. Menzor ofiarował złoto, ponieważ był pełen wierności i miłości, z niewzruszonym nabożeństwem usilnie szukał zbawienia. Gdy on i jego towarzysze się usunęli, następnie wszedł Sair ze swymi czterema towarzyszami i upadł na kolana. W ręku niósł złotą łódkę z kadzidłem, pełną małych, zielonych ziaren jak żywica. Ofiarował kadzidło, ponieważ ochoczo i z uległością lgnął do woli Bożej i z wszelką uległością podporządkowywał się z nią. Położył swój dar na małej tacy i długo pozostawał w postawie klęczącej. Po nim zbliżył się Tokeno, najstarszy z nich. Nie mógł klęczeć, był bowiem za stary i za otyły.
Stał schylony i położył na tace złotą łódkę z zielonym, delikatnym zielem. Było jeszcze zupełnie świeże i żywe, stało prosto jako wspaniały, zielony krzew z białymi kwiatkami. Przyniósł miry, albowiem mira oznacza umartwienie i pokonane namiętności. Zacny ten mąż zwalczył ciężkie pokusy do bałwochwalstwa i do wielożeństwa. Bardzo długo pozostawał przed dzieciątkiem Jezus tak, iż obawiałam się o owych dobrych ludzi z drużyny, którzy bardzo cierpliwie na dworze przed wejściem czekali, ażeby wreszcie i oni mogli zobaczyć dzieciątko Jezus. Mowy królów i wszystkich, którzy po nich przystępowali i odchodzili, były prostoduszne i jakby upojone miłością. Opiewały one mniej więcej w ten sposób: widzieliśmy jego jaśniejącą gwiazdę i wiemy, że on jest królem ponad wszystkie króle. Przychodzimy oddać mu pokłon i ofiarować dary. Wśród najserdeczniejszych łez polecali dzieciątku Jezus siebie, swoje rodziny, swój kraj, swych ludzi, swój majątek, wszystko, co tylko na świecie dla nich ma wartość, iżby przyjął ich serca, ich dusze, wszystkie ich uczynki i myśli, iżby ich oświecił, obdarzył wszelką cnotą, a ziemię nawiedził szczęściem, pokojem i miłością. Trudno wypowiedzieć, jaką pałali miłością i pokorą i jakie łzy radości spływały po ich licach i po brodzie najstarszego. Było im bardzo błogo, wydawało im się, jakby w gwieździe przybyli, za którą ich przodkowie tak długo, wytrwale tęsknili i w którą z takim upragnieniem się wpatrywali. Była w nich wielka radość ze spełnionej obietnicy oczekiwana przez tylu ich przodków od tylu wieków. Józef i Maryja również płakali i byli tak uradowani, jak nigdy przedtem. Wielką pociechą i pokrzepieniem była dla nich chwała i uznanie, jakie okazywane było ich dziecku i Zbawicielowi, dla którego nie mogli zdobyć się na lepszą odzież i pościel, a którego wysoka godność spoczywa ukryta w jego duszy i cielesnym jestestwie. Widzieli, że wszechmoc Boga z daleka, mimo wszystkich ludzi, zsyła mu to, czego sami dać mu nie mogą, hołdy mocarze z największą świętą okazałością. Ach! Jakże wraz z nimi cześć mu oddawali. Jego chwała uszczęśliwiała ich wszystkich. Matka Boska przyjmowała wszystko bardzo pokornie i wdzięcznie. Nic nie mówiła, tylko delikatny szept pod welonem wyrażał wszystko. Dzieciątko Jezus trzymała pomiędzy welonem a płaszczem, a ciałko jego wyglądało jaśniejące spod welona. Dopiero na końcu wymieniła także kilka uprzejmych słów z każdym, uchylając nieco welon. Teraz wyszli królowie do swego namiotu. Paliło się w nim już światło i był pięknie przyozdobiony. Wreszcie przybyli do żłóbka dobrzy słudzy, którzy podczas adoracji królów na lewo przed jaskinią za żłóbkiem, po stronie pola pasterzy, z pomocą Józefa rozbili biały namiot. Myślałam z początku, iż to Józef urządził ów namiot i dziwiłam się, skąd go tak szybko i w tak pięknym stanie dostał, lecz gdy odchodzili widziałam, że ów namiot włożono znowu na zwierzęta. Przy namiocie było także umieszczone schronienie przykryte matami słomianymi, pod którym stały ich skrzynie. Gdy słudzy rozbili namiot i wszystko szybko uprzątnęli, czekali z wielką pokorą przed drzwiami żłóbka. Zaczęli wchodzić po pięciu, ażeby nie było w grocie zbytniego tłoku. Wprowadzał ich jeden z najstarszych przewodników karawany, do którego należeli. Klękając przed Maryją i dzieciątkiem, po cichu się modlili i po swojemu cześć dziecięciu oddawali. Na końcu przyszli także chłopcy z orszaku, przyozdobieni w krótkie białe płaszczyki. Razem wszystkich oddających pokłon było około 30 osób. Gdy się wszyscy znowu oddalili, weszli jeszcze raz wszyscy królowie razem. Mieli na sobie inne, szeroko powiewające płaszcze z surowego jedwabiu, niosąc ze sobą kadzielnice i kadzidło. Dwaj słudzy rozpostarli na podłodze groty dywan w kolorze ciemnoczerwonym, na którym Maryja z dzieciątkiem usiadała, gdy królowie kadzili. Dywan ten używała także później, chodziła po nim, miała go też na ośle podczas podróży, którą do Jerozolimy celem oczyszczenia odbywała. Królowie okadzili dzieciątko, Maryję i Józefa oraz całą grotę. Był to ich najwyższy sposób uwielbienia. Widziałam, jak potem w namiocie, na kobiercu koło niskiego stolika leżyli i jak Józef talerzyki z owocami,
bułkami, plastrami miodu na miseczkach z ziółkami przyniósł i częstował, także pomiędzy nimi siedział i razem z nimi spożywał. Był bardzo wesoły, a wcale niebojaźliwy, a z radości zawsze płakał. Pomyślałem sobie wtedy o moim ojcu, jak podczas mej profesji w klasztorze wśród tylu znakomitych osób musiał siedzieć, wskutek czego w swej pokorze i prostocie tak był nieśmiałym, lecz mimo to był wesołym i płakał z radości. Gdy Józef powrócił do groty, postawił wszystkie dary po prawej stronie żłóbka w kąt ściany i zastawił je tak, iż nic widzieć nie było można. Służąca Anny, która celem usługiwania Maryi pozostała, przebywała zazwyczaj we wklęśnięciu po lewej stronie groty i wychodziła wtedy, kiedy wszyscy już się oddalili. Była spokojną i skromną. Nie widziałam, iżby ona lub Maryja i Józef oglądali dary i okazywali światowe upodobanie. Z podziękowaniem je przyjęli i znowu miłosiernie rozdali. Służąca, krewna Anny, była rzeźką o sympatycznym usposobieniu, lecz bardzo poważną osobą. W Betlejem tego wieczora i tej nocy widziałam przy rodzinnym domu Józefa rucha, gdy królowie przybyli, bieganie i podniecenie w całym mieście. U żłóbka początkowo było bardzo spokojnie. Potem widziałam tu i ówdzie w dali ponurych Żydów, stojących na czatach, którzy stali całymi gromadami, tam i z powrotem chodzili, donosili o wszystkim do miasta. W Jerozolimie także widziałam w tym dniu jeszcze częste bieganie starych Żydów i kapłanów z pismami do Heroda, lecz potem powoli wszystko ucichło, jakby o tym zdarzeniu już więcej mówić nie chciano. W końcu królowie odbyli jeszcze ze swymi ludźmi. Pod drzewem terebintowym, ponad grotą ssania nabożeństwo z wzruszającym śpiewem, a głosy chłopców bardzo mile splatały się z ich głosami. Potem z częścią drużyny udali się do wielkiej gospody w Betlejem. Drudzy obozowali w namiotach między żłóbkiem a grotą ssania, także i tą grotę zajęli i umieścili w niej część swych klejnotów. W białym namiocie przed żłóbkiem spali niektórzy ze starszych tego królewskiego orszaku. 3. Drugi dzień pobytu królów u żłóbka. Ich odjazd. Dnia następnego byli jeszcze raz wszyscy na przemian w grocie za żłóbkiem. Przedtem podczas dnia widziałam ich rozdawających dary, szczególnie zaś pasterzom z pola, gdzie ich zwierzęta się znajdowały. Widziałam, że ubogim, starym niewiastom bardzo zgarbionym zarzucali okrycia na plecy. Widziałam też wielką natrętność Żydów z Betlejem, wyłudzali wszelkimi sposobami od dobrych ludzi dary i z chciwości przeglądali im rzeczy. Widziałam też, że królowie puścili kilku ze swych ludzi, którzy tutaj w kraju, u pasterzy chcieli pozostać. Dali im kilka zwierząt, na które napakowali różnych okryć i sprzętów, dali im także ziaren złota, po czym uprzejmie z czułością ich odprawili. Nie wiem dlaczego dzisiaj o wiele mniej ludzi było, może w nocy już wielu rozpuścili, lub do domu odesłali. Rozdzielono także liczne bochenki chleba. Nie rozumiem wcale, skąd tyle chleba brali, lecz w rzeczywistości tak było. Mieli ze sobą formę, a gdzie odpoczywali, tam piekli. Musieli jednak być ostrożni, aby w czasie powrotu sobie radzić z żywnością, gdyż chcieli być dla siebie samowystarczalni, by nie potrzebować łaski Żydów. Wieczorem widziałam ich w żłóbku żegnających się ze świętą rodziną. Menzor wszedł najpierw sam jeden. Święta rodzina dała mu też dzieciątko Jezus na ręce. Płakał bardzo rozpromieniony z radości. Potem i drudzy wstąpili, żegnając się i płacząc. Przynieśli jeszcze wiele darów, sporo materiałów, całe sztuki bladego i czerwonego jedwabiu, także kwieciste materiały i mnóstwo bardzo delikatnych okryć. Zostawili także swoje długie, delikatne płaszcze, były płowej z cienkiej wełny, bardzo lekkie i powiewne na powietrzu. Przynieśli też jeszcze kilka, jedna na drugą ułożonych miseczek, oraz puszki pełne ziaren, a w koszyku garnuszki z delikatnymi, zielonymi krzewami o małych listkach i białych kwiatach. Mniej więcej po 3 stały na środku jednego garnuszka tak, iż znowu garnuszek można było nałożyć na brzeg. Stały one jedne na drugich w koszyku. Postawili też wąskie, długie koszyki z ptakami, które do zabicia na dromaderach wisiały.
Wszyscy bardzo płakali opuszczając dzieciątko i Maryję. Widziałam przy nich stojącą świętą dziewicę, gdy się żegnali. Przyjmując dary, nie okazywała żadnej radości z przedmiotów, lecz niezmiernie była wzruszona, pokorna i prawdziwie wdzięczna dla ofiarodawców. Nie widziałam w niej żadnego śladu zainteresowania wśród tych cudownych odwiedzin, tylko z początku z miłości ku dzieciątku Jezus, a z współczucia ku świętemu Józefowi myślała, że teraz więcej będą mieli opieki i poważania, że już nie tak pogardliwie będą się z nimi obchodzić jak wtedy, gdy przyjechali, albowiem tak jej żal było Józefa, który z tego powodu smucił się i wstydził. Gdy się królowie żegnali, było już jasno w żłóbku. Potem odprowadzając orszak wyszli na pagórek na wschód od żłóbka, gdzie zatrzymali się ich ludzie ze zwierzętami. Stało tam wielkie, szerokie drzewo, bardzo stare i rzucające daleko cień. Było coś osobliwego z tym drzewem, już Abraham wraz z Melchizedekiem byli pod nim. Także pasterzom i okolicznym ludziom dookoła było ono świętym. Było przy nim ognisko, przy którym można się było schronić, a po obu stronach były chaty do spania. Przed nim była studnia, z której pasterze w pewnych czasach przynosili wodę jako bardzo zdrową. Wszystko otoczone było płotem. Tam spotkali się królowie i wszyscy ich ludzie, którzy byli z nimi w orszaku. Zapalone światło było przy studni. Modlili się i śpiewali niewymownie pięknie. Po tej ceremonii ugościł ich jeszcze Józef w ich namiocie przy żłóbku, a przewodnicy powrócili do swych gościn, także do Betlejem. Tymczasem władze w Betlejem, nie wiem czy z powodu tajnego polecenia Heroda, czy też z własnej gorliwości postanowiły aresztować królów i jako burzycieli oskarżyć przed Herodem. Nie wiem, kiedy to miało nastąpić. Lecz w nocy ukazał się królom w Betlejem, a także i innym, którzy w namiocie przy żłóbku spoczywali anioł, który ich upomniał, by inną drogą wracali. Ci, którzy przy żłóbku nocowali, natychmiast obudzili Józefa i tomu także oznajmili. Podczas, gdy niektórym ludziom kazali już wyruszać, inni zwijali jeszcze namioty i pakowali na zwierzęta. Józef pobiegł do Betlejem, by to innym, tam przebywającym z orszaku oznajmić. Lecz ci byli także ostrzeżeni, pozostawiwszy tam znaczną część swych rzeczy, już byli w drodze zmierzając ku grocie, wyszli jemu naprzeciw. Józef oznajmił im swe poselstwo, a oni odpowiedzieli mu, że już je słyszeli. W Betlejem nie zwrócono specjalnej uwagi na ich przejazd. Ponieważ byli w rozproszeniu bez pakunków, można było sądzić, iż idą do swych ludzi na jakąś modlitwę. Podczas, gdy przewodnicy jeszcze w żłóbku się żegnali płacząc, drużyna już w oddzielnych orszakach, by mogła prędzej odbywać podróż, posuwała się rozmaitymi drogami na południe przez pustynię Gaddi wzdłuż Morza Martwego. Królowie błagali, aby święta rodzina z nimi uciekała, a gdy to nie odniosło skutku, prosili, aby Maryja z Jezusem w grocie ssania się ukryła, bez ich powodu nie doznała przykrości. Jeszcze mnóstwo przedmiotów pozostawili świętemu Józefowi do rozdawania. Święta dziewica podarowała im swój długi welon, który zdjęła z głowy, a w którym dzieciątko Jezus nosiła i siebie owijała. Wszyscy mieli dzieciątko jeszcze raz na swych rękach, płakali i rozmawiali bardzo wzruszająco i zostawili Maryi swoje lekkie, jedwabne płaszcze. Potem dosiadłszy zwierząt szybko odjechali. Widziałam anioła przy nich, jak wskazywał im drogę, którędy mieli iść. Nie było ich tak wielu, a ich zwierzęta były tylko trochę obładowane. Każdy król był mniej więcej o kwadran z drogi oddalony jeden od drugiego, aż nagle jakby zniknęli. Gdy znowu wszyscy w pewnym miasteczku się pojawili, nie podróżowali już tak szybko dalej, jak wtedy, gdy wyruszyli z Betlejem. Widziałam anioła zawsze przed nimi idącego, a czasem także z nimi rozmawiającego. Maryja otulona udała się z dzieciątkiem Jezus do grotu ssania. Także dary i to, co królowie pozostawiali, przenieśli tam z pomocą pasterzy, którzy przebywali zawsze w dolinie, by być im do pomocy. Trzej najstarsi pasterze, którzy Jezusa pierwsi powitali ze szczególną hojnością, byli obdarzeni przez królów. Zjawienie się jednak orszaku królów w Betlejem wywołało ogromne wrażenie.
Wielu żałowało, że Józefa nie przyjęli na mieszkanie, inni mówili o królach jako awanturniczych marzycielach, inni łączyli ich przybycie z pogłoskami o cudownych zjawiskach u pasterzy. Widziałam też, jak ze sądu w Betlejem wydano publicznie ogłoszenie do ludu, aby się wstrzymali od wszelkich przewrotnych sądów i zabobonnych pogłosek i już nie chodzili do mieszkania owych ludzi sprzed miasta. Gdy się lud rozbiegł, widziałam, iż Józefa dwa razy wzywano do sądu na tłumaczenie. Gdy tam szedł drugi raz, to wziął ze sobą nieco darów od króli i podarował to starym Żydom, którzy wypytawszy się o wszystko, puścili go. Widziałam, że Żydzi ściętym drzewem zastawili w poprzek drogę prowadzącą do jaskini ze żłóbkiem i to nie koło bramy, lecz przy owym miejscu, gdzie Maryja wieczorem po swym przybyciu do Betlejem, czekała pod drzewem. Postawili też strażnicę z dzwonkiem, od której sznurek ciągnął się przez drogę, by każdego, kto chciałby tą drogą przechodzić, można było zatrzymać. Widziałam także około 16 żołnierzy, którzy odwiedzili Józefa przy grocie za żłóbkiem. Lecz gdy oprócz niego znaleźli tylko Maryję z dzieciątkiem, to wrócili i opowiedzieli o tym swym przełożonym. Józef ukrył dobrze wszystkie dary królów. W pagórku pod żłóbkiem były jeszcze inne groty dobrze zamaskowane, o których nikt nie wiedział, a które Józef będąc jeszcze małym chłopcem podczas zabawy w tych miejscach odkrył. Pochodziły one jeszcze z czasów Jakuba, który tutaj koło żłóbka wśród swoich wędrówek miał także namiot. Było to w czasach, kiedy Betlejem zaledwie z kilku z trzech się składało. Dar królów, materiały, płaszcze, złote naczynia, wszystko co miało wartość mistyczną zostało schowane i użyte po zmartwychwstaniu do pierwszego nabożeństwa mszalnego. 4. Powrót świętej Anny. Święta rodzina przeniosła się po odjeździe królów do innej groty. Grotę żłóbkową widziałam zupełnie opróżnioną, stał tam tylko jeden osioł. Wszystko, nawet palenisko, było uprzątnięte. Widziałam Maryję bardzo spokojną w nowym mieszkaniu, które zresztą było wygodnie urządzone, orze jej było przy ścianie, obok niej spoczywało dzieciątko Jezus w podłużnym koszu, uplecionym z szerokich pasków łyka. W górnym końcu kosza, nad główką dzieciątka Jezus rozpięta była chusta, kosz zaś sam stał na podstawce w kształcie wideł. Łoże Matki Bożej i kolebka dzieciątka Jezus oddzielone były od reszty wnętrza groty plecionymi ścianami. Niekiedy siedziała Maryja przed tą przegrodą i miała przy sobie dzieciątko. Nieco dalej miał Józef osobne swoje miejsce. Nad przegrodami sterczał z muru drążek, na którym wisiała lampa. Widziałam, że Józef przyniósł coś w misce i wody w dzbanuszku. Po zakupy nie chodził już do Betlejem, gdyż wszystko, co potrzeba, przynoszą mu pasterze. Widziałam też Zachariasza pierwszy raz idącego z Hebronu do świętej rodziny. Płakał z radości, wziął dzieciątko na ręce i odmawiał zmieniony nieco hymn, który wygłosił przy obrzezaniu Jana. Pozostał jeszcze przez następny dzień u Józefa, a potem odszedł. Wielu z tych, co przychodzili na sabat do Betlejem, spieszyli do groty żłóbkowej, nie znalazłszy tam jednak Maryi, wracali do miasta. Anna przybyła znów do Matki Bożej. Przez 8 dni była u swej najmłodszej siostry, która o jakieś 3 godziny od Betlejem, w pokoleniu Beniamina była zamężną i miała kilku synów, między innymi oblubieńca z Kany, którzy później zostali uczniami. Anna miała przy sobie najstarszą córkę, była ona wyższa od Anny i wyglądały tak, jakby były w jednakowym wieku. Był z nią także drugi mąż Anny, starszy i większy niż Joachim. Nazywał się Eliud i był zatrudniony przy świątyni, gdzie zajmował się zwierzętami na ofiary. Z nim miała Anna córkę, która nazywała się także Maryja. W czasie narodzenia Chrystusa mogła już mieć 68 lat. Z trzecim swym mężem miała Anna jednego syna. Jest to ten, którego nazwano bratem Chrystusa. Z tym kilkakrotnym małżeństwem Anny łączy się tajemnica, czyniła to na rozkaz Boży, łaska, przez którą po porodzeniu Maryi stała się płodną, nie była jeszcze wyczerpana. Widocznie należało błogosławieństwo Boże całkowicie zużyć. Maryja opowiadała Annie wszystko o królach, a Anna była rozrzewniona,
że Bóg tych mężów z takiej oddali dla oddania czci dzieciątku sprowadził. Z rozrzewnieniem oglądała dary, jako wyraz hołdów i pomagała wszystko porządkować, składać, a nie jedno i rozdawać. Służebnica Anny była jeszcze przy Maryi. Podczas pobytu w grocie żłóbkowej, była zawsze w komórce na lewo. Teraz sypia pod schroniskiem, które jej Józef przed pieczarą urządził. Anna i jej córki śpią w grocie żłóbkowej. Widziałam, że Maryja często bez obawy daje Annie dzieciątko Jezus piastować, zresztą nikomu innemu dziecięcia nie powierzała. Widziałam także, co mnie bardzo rozrzewniło i zdziwiło, że włosy dzieciątka Jezus żółte i kędzierzawe, kończyły się cieniutkimi, błyszczącymi promieniami. Przypuszczam, że to one kręcą mu włosy, nacierają bowiem główkę w koło przy myciu. Widzę zawsze u Maryi, Józefa, a także i Anny pobożne wzruszenie i uwielbienie dla dzieciątka Jezus, a jednak wszystko jest tak proste, jak u świętych, wybranych osób. Dzieciątko zwraca się do matki z takim wdziękiem i lubością, jakie u tak małych dzieci jeszcze nie widziałam. Anna jest tak szczęśliwą, gdy bawi dziecię. Maryja daje jej często dzieciątko na ręce. W grocie, w której obecnie przebywa Maryja, ukryte są także dary królów. Leżą w plecionej skrzyni, w wydrążonej ścianie, całkowicie ukryte i zastawione. Mąż Anny niebawem z córkami i sługą odjechał do domu. Zabrali ze sobą wiele z królewskich darów na przechowanie. Tak więc pozostała tylko Anna u Maryi i Józefa i będzie tu, aż Eliot wróci ze sługą. Widziałam, że Maryja w wolnym czasie splątała, czy też haftowała nakrycia. Anna sypia w grocie przy Maryi, lecz na osobnym posłaniu. W Betlejem byli znów żołnierze, którzy w kilku domach szukali za nowonarodzonym synem królewskim. Natrętnymi swymi pytaniami narazili się, zwłaszcza jednej znakomitszej położnicy żydowskiej byli uciążliwi. Do groty żłóbkowej nawet nie szli, za wystarczające przyjęto zapewnienie, że znaleziono tu tylko bardzo ubogą żydowską rodzinę, o której nie warto mówić. Jednak do Józefa przyszło dwóch pasterzy, którzy pierwsi byli przy żłóbku i ostrzegli go. Widziałam wtedy, że Józef, Maryja i Anna schronili się do grobowca pod drzewem terebintowym, odległym o kwadran z drogi od groty, pod którym to drzewem słyszałam śpiewających wieczorem królów. Drzewo stoi na pagórku. Na dole u pagórka są skośne drzwi, stąd idzie się prosto do stojących drzwi, które prowadzą do grobowca. W przedsionku przebywają pasterze. Przed tym grobowcem jest studnia. Pieczara nie jest graniasta, lecz ma kształt okrągły. W grobowcu stoi wielka trumna, w górze jest nieco szersza i ząbkowato nacinana, stoi na grubych nóżkach na kamiennej podstawie. Wnętrze pieczary jest z białego, miękkiego kamienia. Widziałam, że święta rodzina szła tam nocą z zasłoniętym światłem. W grocie opuszczonej przez nich, nie było nic uderzającego. Łóżka były złożone i zabrane, także inne sprzęty były usunięte. Wyglądało to, jakby jakieś opuszczone mieszkanie. Anna trzymała dzieciątko na ręku. Józef i Maryja szli u jej boku. Prowadzili ich pasterze. Miałam przy tym widzenie, o którym nie wiem, czy widziała je święta rodzina. Widziałam koło dzieciątka Jezus, które niosła Anna, glorię z siedmiu połączonych i jakby na sobie położonych aniołów. Było jeszcze wiele postaci w tej glorii, także z każdej strony Anny, Józefa i Maryi widziałam świetlane postacie, które jakby prowadziły ich pod ręce, aż przeszli przez pierwsze wejście, zamknęli je i przeszli do wnętrza grobowca. Na kilka dni przed powrotem Anny do domu widziałam, że pasterze przyszli do grobowca, do Maryi i powiedzieli jej, że zbliżają się jacyś ludzie przesłani od władzy, by szukać dzieciątka. Józef wtedy wyniósł dzieciątko Jezus owinięty w płaszcz, a Maryja siedziała około pół dnia w pieczarze bez dzieciątka, bardzo zatrwożona. Gdy Eliot wrócił z Nazaretu po Annę z jej niewolnicą, widziałam wzruszające obchody w grocie żłóbkowej. Józef, korzystając z pobytu Maryi w grobowcu, przyozdobił z pasterzami całą grotę żłóbkową. Wszędzie wisiało pełno wieńców na ścianach i na powale,
W środku ustawiono stół, co nie było rozdane z pięknych dywanów i materiałów od królów. Rozesłano na ścianach, na podłodze i na stole, na którym ustawiono piramidę z zieleni i kwiatów, aż do otworów w powale. U góry na wierzchołku siedziała gołębica. Cała grota była pełna światła i blasku. Dzieciątko Jezus z kołyską opartą na stołeczku postawiono na stole. Siedziało prosto, jak na łonie matki podczas pobytu królów. Józef i Maryja stali po obu stronach, przyozdobieni byli w wieńce i pili z jednego pucharu. Widziałam zjawiające się w grocie chór aniołów. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Była to rocznica zaślubin Józefa z Maryją. Po tym obchodzie widziałam odjazd Anny i Eliuda. Z darów pozostawionych przez królów zabrali ze sobą na dwa osły tyle, ile jeszcze pozostało. Święta rodzina wybierała się już także do drogi. Coraz więcej zmniejszali sprzęty domowe. Rozdawali plecione ścianki i inne przybory, zrobione przez Józefa pasterzom. Już dwa razy widziałam, że święta rodzina szła o zmroku z dzieciątkiem Jezus do groty żłóbkowej, kładła je w miejscu narodzenia na dywan, na ziemi klękała przy nim modląc się, a światłość wypełniała całą grotę, jak przy narodzeniu. Tak grota została opustoszała. Po powrocie do domu, Anna jeszcze raz wysłała dwoje ludzi, by zabrali wszystko, co zostało i czego święta rodzina nie będzie używać w drodze. Widziałam tych ludzi wracających z dwoma objuczonymi osłami. Jaskinia, zajmowana ostatnio przez świętą rodzinę, jak też grota żłóbkowa były już puste i zamiecione, Józef bowiem chciał je zostawić zupełnie czystymi. Lecz w nocy przed wyjazdem do świątyni widziałam, że Maryja i Józef formalnie i uroczyście rozstawali się z grotą narodzenia. Położyli ciemnoczerwony kobierzec na owym miejscu groty, gdzie się dzieciątko Jezus narodziło, położyli na nim dzieciątko i klęcząc przy nim rozpoczęli modlitwy. Po czym położyli dzieciątko w żłóbku i znów się modlili, wreszcie położyli je w miejscu, gdzie było obrzezane, nadal modląc się. Młodą oślicę zostawił Józef na wychowaniu u jednego swego krewnego, zawsze bowiem myślał wrócić jeszcze do Betlejem i sklecić sobie w dolinie pasterskiej jakieś mieszkanko. Mówił już nawet o tym z pasterzami dodając, że chciałby tylko na pewien czas zostawić Maryję u jej matki, aby się wzmocniła po trudach i niewygodach mieszkaniowych i wiele różnych rzeczy zostawił na przyszłość u pasterzy. 5. Oczyszczenie Maryi. O świcie wsiadła Maryja z dzieciątkiem Jezus na osła. Trzymała dziecię na kolanach, miała ze sobą tylko kilka nakryci i węzełek. Siedziała na poprzecznym siedzeniu z podnóżkiem. Odchodząc obeszli w lewo żłóbkowy pagórek od południa Betlejem i nikt ich wyjazdu nie zauważył. W południe widziałam ich odpoczywających przy studni z dachem u góry i otoczonej ławkami. Przybyło tu kilka niewiast do Maryi i przyniosły jej dzbanuszków i placków. Dary ofiarne, które święta rodzina miała ze sobą, wisiały w koszu na ośle. Kosz miał trzy przedziałki, dwie z owocami, trzecią była okratowana z gołębiami. Nad wieczorem, może na kwadrans drogi przed Jerozolimą stanęli przed jedną, większą gospodą, w małym domku, u bezdzietnych małżonków, którzy przyjęli ich z wielką radością. Było to między potokiem Cedronem a miastem. Wcześniej widziałam, u tych właśnie ludzi sługę oraz niewolnicę Anny, którzy wracając zatrzymali się i zamówili przyjęcie dla świętej rodziny. Niewiasta była spokrewnioną Joanny Chuza. Zdawało mi się, że nie są Żydami lecz Esseńczykami. Cały jeszcze następny dzień widziałam święte rodziny u tych podeszłych wiekiem ludzi, którzy mieszkali przed Jerozolimą. Święta dziewica była przeważnie w osobnej izbie, sama z dzieciątkiem, które na niskim podwyższeniu spoczywało na kobiercu. Zawsze trwała w modlitwie i widocznie przygotowywała się do ofiary. Przy tej okazji miałam wewnętrzne wskazówki, jak się do świętego sakramentu należy przygotowywać. Widziałam w jej izbie wiele aniołów oddających cześć dzieciątku Jezus. Maryja była zatopiona w wewnętrznym skupieniu. Poczciwi staruszkowie zdobywali się na wszelkie usługi dla Matki Bożej, musieli widocznie odczuwać świętość dzieciątka. Miałam także widzenie o kapłanie Symeonie.
Był to mąż chudy, podeszły wiekiem, z krótką brodą. Miał żonę i trzech dorosłych synów, z których najmłodszy liczył już lat 20. Symeon mieszkał przy świątyni. Widziałem go, jak szedł ciemnym gankiem w murach świątyni do małej celi, wpuszczonej w grube mury, z jednym tylko otworem, którym na dół do świątyni mógł spoglądać. Tu starzec klęknął i z przejęciem się modlił. Wtem zjawił się przed nim anioł i powiedział mu, aby rano uważał w świątyni na dzieciątko, które pierwsze przyniesione będzie do ofiarowania, jest to Mesjasz, na którego już tak długo czeka, potem on umrze. Wszystko było tak piękne, wnętrze celi było pełne światła, a starzec promieniał z radości. Poszedł do swego mieszkania i opowiedział ucieszony swej żonie zwiastowanie anielskie. Następnie udał się znów na modlitwę. Zauważyłam, że pobożni kapłani i Izraelici nie chwiali się tak na boki przy modlitwie, jak dzisiejsi Żydzi, ale za to często biczowali się. Widziałam, że i Anna w swej celi przy świątyni była zachwycona w modlitwie i miała widzenie. Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, widziałam, jak święta rodzina z objuczonym do podróży osłem i koszem ofiarnym, w towarzystwie tych obojga staruszków zdążała do miasta. Weszli najpierw na dziedziniec, otoczony murem, gdzie pozostawiono osła w szopie. Pewna staruszka przyjęła świętą rodzinę z dzieciątkiem i przeprowadziła ją przez pokryty ganek do świątyni. Niosła świecącą świecę, bo było jeszcze ciemno. Tu w ganku wyszedł naprzeciw Maryi Symeon pełen oczekiwania, zamienił z nią radośnie kilka słów, wziął dzieciątko Jezus, przycisnął je do serca i pospieszył potem na drugą stronę do świątyni. Już od wczorajszego wieczora, kiedy otrzymał zwiastowanie anioła, był pełen tęsknoty i oczekiwał tu na nich, gdzie był dla kobiet ganek przy świątyni i ledwo mógł się doczekać się świętej rodziny. Niewiasta przeprowadziła Maryję, aż do przedsionka owej części świątyni, w której miało się odbyć ofiarowanie i tu w przedsionku przyjęła ją Anna i jeszcze inna niewiasta Noemi, dawniejsza jej nauczycielka. Symeon przybył ze świątyni do tej hali i zaprowadził Maryję z dzieciątkiem na rękach do hali, na prawo przy przedsionku dla kobiet, gdzie była także skarbona, obok której był Jezus, gdy wdowa grosz wrzucała. Staruszka Anna, której Józef oddał kosz z gołębiami i owocami, szła wraz z Noemi. Józef zasiadał się na miejsce przeznaczone dla mężczyzn. W świątyni wiedziano, że kilka kobiet miało dziś przyjść do ofiarowania. Wszystko było już do tego przygotowane. Naokoło po ścianach płonęło wiele lamp w kształcie piramid. Płomyki odbijały się w metalu i wychodziły z łukowego ramienia, błyszcząc niemal tak silnie, jak samo światło. Na szybach wisiały gasidła, które przymknięte do góry, gasiły płomienie świec. Przed ołtarzem była postawiona skrzynia, której drzwiczki na zewnątrz otwarte tworzyły podstawę dla dość obszernej płyty stołu. Płytę tę w pierwszej kolejności nakryto czerwonym, następnie białym, przezroczystym, aż do ziemi spadającym obrusem. Na jej czterech rogach postawiono kilkuramienne, płonące lampy, na środku stołu był koszyk w kształcie kołyski, obok dwie podłużne miseczki i dwa mniejsze koszyki. Wszystkie te przedmioty, jak też suknie kapłańskie, złożone na ołtarzu z rogami, przechowywane były w skrzynce, której drzwiczki tworzyły podstawę stołu. Wszystko otaczała krata. Po obydwóch stronach wnętrza świątyni były rzędy ławek, jedne wyżej od drugich, w których siedzieli kapłani. Symeon poprowadził Maryję przez balustradę ołtarza do stołu ofiarnego, na którym położyła do kołyski. Dzieciątko owinięte było w niebieskie szaty. Maryja miała także niebieską suknię, biały welon i odziana była w długi, żółty płaszcz. Podczas, gdy dzieciątko leżało w kołysce, zaprowadził Symeon Maryję znów na miejsce dla kobiet. Następnie poszedł przed właściwy, stały ołtarz, na którym leżały suknie kapłańskie i gdzie oprócz niego jeszcze trzech innych kapłanów się ubrało. Jeden stanął w tyle, jeden na przodzie, a dwóch po bokach stołu i modlili się nad dzieciątkiem. Wtedy przystąpiła do Maryi Anna, dała jej w dwóch na sobie stojących koszykach gołębie i owoce oraz podeszła z nią ku balustradzie ołtarza.
Tu Anna zatrzymała się, Maryję zaś zaprowadził Symeon przez balustradę przed stół ołtarza, gdzie do jednej z miseczek położyła owoce, a do drugiej monety, gołębie zaś postawiła z koszem na stole. Symeon stał nieco oddalony obok Maryi przed stołem. Kapłan zaś poza stołem wziął dzieciątko z kołyski na ręce, podniósł je w górę i długo się modlił. Od niego Symeon odebrał dziecię, podał je Maryi na ręce i ze zwoju leżącego obok niego, na pulpicie modlił się nad nią i nad dzieciątkiem. Teraz zaprowadził Symeon Maryję znów przed balustradę, a stąd poszła za nią Anna do miejsca kobiet odgrodzonego kratą, gdzie zebrało tymczasem się około 20 kobiet z pierworodnymi synami. Józef oraz kilku innych mężczyzn stali nieco w głębi w miejscu przeznaczonym dla mężczyzn. W tej chwili rozpoczęli dwaj kapłani przed stałym ołtarzem służbę Bożą z okazaniem i modlitwami, a ci, co siedzieli w rzędach, poruszali się, lecz jak już wspomniałam nie tak, jak dzisiejsi Żydzi. Po ukończeniu tego obrzędu, poszedł Symeon na owo miejsce, gdzie była Maryja, wziął od niej dziecię w ramiona i mówił głośno, wesoło i z uniesieniem. Gdy skończył, prorokini Anna była natchniona i także długo mówiła. Zauważyłam wprawdzie, że wszyscy ludzie to słyszeli, nie spowodowało to jednak żadnego zamieszania. Lecz wszyscy byli wzruszeni i okazywali Maryi i dzieciątku wielką cześć. Maryja jaśniała jak róża. Na pozór miała najuboższą ofiarę, lecz Józef dał niespostrzeżenie Symeonowi i Annie wiele trójkątnych, żółtych kawałków złota na rzecz świątyni, a szczególnie ażeby obdarowali dziewice, które były ubogie i nie mogły ponosić kosztów utrzymania w świątyni. Nie wszyscy mogli dawać swe dzieci do świątyni na wychowanie. Raz widziałam także chłopczyka powierzonego prorokini Annie na wychowanie. Przypuszczam, że był to syn jakiego księcia lub króla, zapomniałam jednak jego nazwisko. Obchodu oczyszczenia innych kobiet nie widziałam, miałam jednak uczucie, że wszystkim dzieciom dziś ofiarowanym, osobliwsza łaska dostała się w udziale, wiem, że wśród ofiarowanych były także między nimi i te, które niebawem zostały zamordowane przez oprawców Heroda. Gdy najświętsze dzieciątko położono do kołyski na ołtarzu, nieopisana światłość napełniła świątynię. Widziałam, że Bóg Ojciec był w tym świetle i niebo otwarte było, aż do kręgu przy Najświętszej Trójcy. Anna i Noemi zaprowadziły znów Maryję na dziedziniec. Maryja pożegnała się z nimi czule i spotkała się z Józefem i staruszkami z gospody. Zaraz po ceremonii wyruszyli z osłem z Jerozolimy, a poczciwi staruszkowie szli z nimi kawał drogi. Tego jeszcze dnia dostali się do Bethoron, przenocowali w domu, gdzie była ostatnia stacja Maryi w podróży jej do świątyni przed 13 laty. W tym miejscu czekali na nich wysłana przez Annę służba, by pomagać i służyć im w dalszej podróży. 6. Uroczyste widzenie. Obchód ten widziałam także w kościele nadziemskim. Pełen był anielskich chórów, w środku nad nimi widziałam Najświętszą Trójcę, a w niej jakby pewną próżnię. W kościele stał ołtarz, a na nim drzewo z szerokimi, obwisłymi liśćmi podobne, do drzewa jakie było drzewem upadku w raju. Święta Dziewica z Dzieciątkiem na rękach wznosiła się z nimi ku ołtarzowi, a drzewo na ołtarzu chyliło się przed nią i więdło. Wielki, jak kapłan, ubrany anioł z pierścieniem wokół głowy przystępował ku Maryi. Oddała mu dzieciątko, które położył na ołtarzu. W tejże chwili widziałam Świętą Trójcę, jak zawsze. Widziałam, że anioł dał Matce Bożej małą, jasną kulę z wizerunkiem owiniętego w szaty dziecka, a Maryja z tym darem unosiła się nad ołtarzem. Ze wszystkich stron zbliżało się do unoszącej Maryi liczne ramiona ze światłami. Wszystkie te światła przekazywała ona dzieciątku na kuli i wszystkie one wnikały w dzieciątko i z niego wychodziły. Ze wszystkich tych świateł stawało się nad Maryją i dzieciątkiem jedno światło, które wszystko oświecało. Maryja rozpostarła swój obszerny płaszcz nad całą ziemią. Taki był ów niebieski cudowny obchód, przez Kościół triumfujący. Mniemam, że więdnięcie drzewa wiadomości w związku ze zjawieniem się Maryi i wnikanie dzieciątka w Najświętszą Trójcę,
oznacza złączenie się upadłych przez grzech ludzi z Bogiem. Przez Maryję stają się rozproszone światła w świetle Jezusa i Maryi jednym światłem, które wszystko NBA świecie oświeca. 7. Śmierć świętego Symeona. Widziałam, że Symeon po powrocie ze świątyni, ciężko zachorował. Na łożu przekazał ostatnie napomnienie żonie i synom, dzielił się z nimi swoją radością, a potem widziałam, jak umierał. Wokół niego było wielu starszych kapłanów i Żydów, którzy się modlili. Gdy umarł, przeniesiono zwłoki na inne miejsce, gdzie je obmyto, nie zdejmując szat. Leżał na desce z otworami nad miedzianym korytem, do którego spływała woda, a myto go pod płótnem rozpiętym nad nimi. Potem obłożono go kwiatami i krzewami ziół i owinięto w szerokie płótno, jak dziecko w pieluchy. Zwłoki były tak sztywne i wyprostowane, iż zdawało mi się prawie, że jest poowijane z deską. Wieczorem go pogrzebano. 6 ludzi niosło go ze światłami na marach z niską, łukową poręczą do wydrążonego grobowca w pagórku, niedaleko świątyni. Grobowiec miał skośno leżące drzwi, a ściany jego były ozdobione gwiazdami i figurami, jak cela Najświętszej Panny przy świątyni. Była to robota, którą stosowano także w pierwszym klasztorze świętego Benedykta. Zwłoki złożono na ziemi w środku małej groty tak, że można było obejść się wokoło. Potem był jeszcze obrzęd, w którym nakładli koło zwłok różnych rzeczy, jak monety, kamyki, placki. Lecz dokładnie tego nie widziałam. Symeon był spokrewniony z Weroniką, a przez jej ojca z Zachariaszem. Synowie jego byli na usługach przy świątyni i byli zawsze ukrytymi przyjaciółmi Jezusa i jego zwolenników. Zostali częściowo uczniami przed i częściowo po jego wniebowstąpieniu. W czasie pierwszych prześladowań wiele dobrego uczynili dla gminy pierwszych chrześcijan. 8. Powrót świętej rodziny do Nazaret. Widziałam świętą rodzinę powracającą do Nazaret daleko prostszą drogą od tej, którą przyszli do Betlejem. Wtedy omijali wszelkie miejscowości i stawali tylko w domkach odosobnionych, teraz zaś szli drogą prostą i wiele krótszą. Józef miał w płaszczu kieszeń, a w niej małe zwitki żółtych, połyskujących, cienkich złotych blaszek, na których były jakieś głoski. Dostał je od świętych królów. Srebrniki Judasza były grubsze i w kształcie języka. Widziałam, jak święta rodzina przybyła do domu Anny w Nazarecie. Była tam najstarsza siostra Maryi, Maryja Chlego ze swą córką, Maryją Kleofasową oraz pewna niewiasta z miejscowości Elżbiety i służebna Anny, która była u Maryi w Betlejem. Urządzono uroczystość podobnie, jak przy odjeździe dzieciątka i Maryi do świątyni, lampa paliła się nad stołem, obecni byli także starsi kapłani. Wszystko jednak odbywało się całkiem cicho. Całe zebranie cieszyło się dzieciątkiem Jezus, lecz radość ta była cichą i wewnętrzną. W ogóle u wszystkich tych świętych osób nie zauważyłam nigdy jakiejkolwiek przesady. Mieli małą ucztę, a kobiety jadły. Jak zwykle osobno bez mężczyzn. Całego obrazu już sobie nie przypominam, lecz bezsprzecznie byłam wśród niego, gdyż miałam w nim czynny udział modlitwą. Mimo późnej pory roku widziałam w ogrodzie Anny wiele gruszek, śliwek i innych owoców na drzewach, jakkolwiek liście już poopadały. Zapominam zawsze powiedzieć, jak mi się przedstawia powietrze w kraju obiecanym zimową porą, wszystko bowiem wydaje mi się tak naturalnym i zawsze myślę, że każdy przecież musi to wiedzieć. Widzę często deszcz i mgłę, niekiedy i śnieg, który jednak zaraz się topi. Widzę wiele drzew, na których jeszcze są owoce. Widzę kilka zbiorów w czasie roku, a pierwsze żniwo już w czasie naszej wiosny. Teraz w zimie widzę ludzi na drodze, otulonych i nasuniętych na głowę płaszczach. W noc Bożego Narodzenia widzę jeszcze wszystko, jakby zielone, kwitnące i pełne kwiatów, wesołe zwierzęta, we winnicach piękne jagody i słyszę śpiew ptaków, lecz potem wszystko jest ciche tak, jak zwykle jest tam o tej porze. Tak też widziałam owo drzewo przed Betlejem, pod którym stała Maryja. W czasie, gdy tam stała, było całkiem zielone, lecz potem zwiędło.
Był to może tylko znak czci, lecz święta dziewica tak to odczuwała. Pole pasterzy jednak było o tym czasie już zielone, gdyż było nawadniane. Droga z domu Anny do domu Józefa w Nazarecie prowadzi pół godziny między ogrodami i pagórkami. Widziałam, że Józef u Anny wiele towaru naładował na parę osłów i że z niewolnicą Anny szedł do Nazaret przed osłami. A Anna z dzieciątkiem Jezus na rąkach towarzyszyła Maryi. Maryja i Józef nie prowadzą własnego gospodarstwa, we wszystko zaopatruje ich Anna, która często do nich przychodzi. Widziałam, że niewolnica Anny nosiła im w jednym koszu na głowie, a w drugim na ręce zapasy żywności. Święta dziewica robiła sukienki na drutach lub szydełkiem. Po prawej stronie miała przytwierdzony kłębek z wełną, a w ręku dwa, zdaje mi się, pręciki z kości, z haczykami u góry. Jeden jest może na pół łokcia długi, a drugi krótszy. Poza haczykami na pręcikach było przedłużenie, na które w czasie pracy nawijało się nić i tworzyły oczka. Co było zrobione, zwieszało się między dwoma prętami. Tak pracowała, stojąc lub siedząc przy dzieciątku Jezus, które leżało w kołysce. Święty Józef wyrabiał z długich, żółtych, ciemnych i zielonych pasków łyka, zasłony przeciwsłoneczne. Miał zapas plecionych tafli w szopie przy domu. Wyplatał z tego przeróżne gwiazdy, serca i inne wzory. Przychodziła mi do głowy myśl, dlaczego to on nawet nie przeczuwa, że wkrótce będzie musiał stąd odchodzić. Świętą rodzinę w Nazaret odwiedzała także Maryja Helego, najstarsza siostra świętej dziewicy. Przychodziła ze świętą Anną i miewała ze sobą wnuczka, mniej więcej 4-letniego chłopca, syna swej córki Maryi Kleofasowej. Święte niewiasty siedziały razem, piastowały dzieciątko Jezus i brały je na ręce tak samo, jak po dziś dzień. Maryja Helego mieszkała około 3 godziny drogi na południe od Nazaret w małej miejscowości. Miała domek, podobny do domu jej matki Anny. Przed domem był dziedziniec, murem otoczony i studnia z pompą i basenem, do którego płynęła woda, gdy się u dołu nastąpiło na pompę. Mąż jej nazywał się Kleofas. Córka jej Maryja Kleofasowa zaślubiona Alfeuszowi, mieszkała na końcu wsi. Wieczorem widziałam święte niewiasty wspólnie się modlące. Stały przed małym stolikiem przy ścianie, który okryty był czerwonym i białym obrusem. Na nim leżał zwój, który Maryja w górę rozwijała i przytwierdzała do ściany. Na tym zwoju utkany był bladymi kolorami wizerunek przedstawiający, jakby jakiegoś zmarłego w długim, białym płaszczu nasuniętym na głowę, mającego coś w ręce. Podobny obraz widziałam także przy uroczystości w domu Anny, gdy Maryja podróżowała do świątyni na oczyszczenie. Także lampa płonęła przy modlitwie. Maryja stała nieco w przodzie, a Anna i Maryja Helego po obu jej stronach. Składały ręce na krzyż na piersiach, także podawały je sobie i wyciągały w górę. Maryja prowadziła modlitwy czytając z wiszącego przed nią zwoju. Odmawiały modlitwy w podniosłym tonie i takcie, który mi przypominał śpiew w chórze. Dalsza treść w księdze 9. Katarzyny, Emmerych. Życie i męka.